Białogardzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych po raz czwarty rzucił wyzwanie uzdolnionym artystycznie uczniom, a ci podnieśli rękawicę i zaprezentowali swoje umiejętności na Festiwalu Talentów Młodzi Zdolni. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że czwarty Festiwal Talentów Młodzi Zdolni nabiera takiej fantastycznej, artystycznej aury, że są młodzi ludzie, którzy chcą się po prostu pokazać na szerszej scenie, przy szerszej publiczności i to jest fajne, że chcą pokazywać swoje talenty, umiejętności i pasje. W imprezie wzięło udział kilkunastu wykonawców, głównie wokalistów, a między nimi pojawiły się wiolonczelistka i gimnastyczka. Był też pokaz zespołowy. Nasz mały Białogard to jest taka mała kuźnia talentów. Jest bardzo dużo nieodkrytych takich osób, które potrafią coś fajnego, które mogą się zaprezentować i ta impreza właśnie jest dla takich ludzi, tak? Żeby wyjść z takiego kąta i pokazać, że coś potrafię, że aktywnie spędzam swój czas wolny, że gdzieś realizuję swoje marzenia, swoje pasje. Ten festiwal właśnie jest dla takich osób, żeby się mogły pokazać, tak? A przy tym jeszcze, jak uczniowie zobaczą, że jest to coś fajnego, no to może też pomyślą, że warto jest coś zrobić dla siebie. Może w sobie odkryją tą pasję. Zaskoczyło nas, że w tym roku mieliśmy aż czterech wokalistów, którzy rapowali, którzy mieli swoje własne utwory, własne kompozycje, własne teksty. Także to też zasługuje na wielkie wyróżnienie. Festiwal należał do płci żeńskiej. Dwie spośród śpiewających dziewcząt, Julia Włodarz i Wiktoria Maciejewska, zajęły odpowiednio trzecie i drugie miejsce. A Grand Prix przypadło niesamowicie wygimnastykowanej Natalii Gajdzie. Dosłownie człowiek guma. Byłam pod wrażeniem, aż mnie wszystko bolało, jak oglądałam, ale naprawdę był to niesamowity występ. I wiemy, że w naszym festiwalu tak naprawdę najwięcej jest wokalistów, więc cieszy nas fakt, że są i różne osoby, takie jak właśnie Natalia. Ponadto nagrodę sponsorów otrzymała Klaudia Barska, a nagroda specjalna dyrektora ZSP trafiła do Olgi Głowackiej. Thank you.
fajne, to jest super i myślę, że to będzie i 14, i 25, i 100 edycja naszego festiwalu. Myślę, że ona już się na stałe wpisała w kalendarz imprez naszej szkoły, w kalendarz imprez artystycznych, które promuje miasto Białogard. Gościem Młodych Zdolnych był wokalista Tomasz Grotto. Wspaniały człowiek, wokalista, Włoch, więc ma niesamowity temperament, bardzo ciepły, fajny człowiek. Bardzo fajny występ, przede wszystkim fajne show, takie energetyczne. Myślę, że uczniom się bardzo podobało. Za tydzień w czwartek, czyli 26, o godzinie 18 startujemy z koncertem laureatów czwartej edycji Festiwalu Talentów Młodzi Zdolni. Będzie 10 wokalistów, którzy zaprezentują swój utwór przy zespole instrumentalnym na żywo, więc to jest jakby dodatkowa taka gratyfikacja dla tych występujących, że mogą wystąpić na profesjonalnej scenie z profesjonalnym zespołem. No i to już są naprawdę super emocje i takie doświadczenie, którego się tak naprawdę do końca życia nie zapomina.